Halo, halo, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, a to jesteście Wy. I z tego miejsca, na tym siedzeniu, na tym fotelu, chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego: wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, zdrowia przede wszystkim, ponieważ zdrowie jest najważniejsze. Pamiętajcie, moi drodzy, Michał bawi i uczy, jak to się mówi. Dużo hajsiwa, bo hajsiwo też się oczywiście przyda jak najbardziej. Żebyście w te święta mogli fajnie spędzić czas z rodzinką. Wiecie o co chodzi, no nie? Widzicie, niektórzy mogą się widzieć z rodzinką raz na jakiś czas, więc to jest taki fajny okres, gdzie możecie się e, spotkać po jakimś czasie, powspominać jakieś stare czasy, pogadać, co tam u was się dzieje, co tam. Dowiedzieć się, co tam u drugiej strony się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Ehm. Co jeszcze mogę Wam życzyć? Poza zdrowiem, dużo szczęścia, zdrowia, żeby pogoda dopisywała na tę zimę, bo wiecie, mimo że ja nie lubię zimy, to jednak fajnie jak śnieg spadnie, bo w sumie jest to trochę takie klimatyczne, usiąść sobie przy ciepłym kominku i ogrzać się, jak to się mówi, żebyście się nawpierdzielali, kurcze pieczone, żeby waga Wam, nie wiem... Się zniszczyła, żeby przez te święta, żebyście mogli kurde się nawpierdzielać, żeby potem po świętach tę wagę zrzucić, bo myślę, że też od tego jest ten czas. Możecie zrezygnować z jakichś diet i sobie po prostu pocilować bombę na te święta, no nie? Tak więc. Czy coś chce jeszcze więcej powiedzieć? Myślę, że tym dosyć pozytywnym, fajnym akcentem zakończę ten filmik. Tak więc, w dużym skrócie. Wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, zdrowia przede wszystkim i aby te święta były fajne, może nawet żeby były lepsze niż poprzednie. I tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć. Do następnego razu. Adios, muchachos.